in this room from Chris Paul. Kobe, the acrobatic finish, and a chance for a three-point play. Przegląd wydarzeń minionej nocy na parkietach NBA w przerwie na żądanie zaczynamy od niekwestionowanego szlagieru, czyli spotkania na szczycie konferencji wschodniej pomiędzy Brooklyn Nets a New York Knicks. Derbowa rywalizacja już od samego początku była niezwykle zacięta i kibice zdecydowanie nie mogli narzekać na nudę, a w inauguracyjnej odsłonie dwa łoto m.in. Tyson Chandler, który nie miał sobie równych w strefie podkoszowej i na 100% skuteczności dorobił się 8 punktów. Tyle samo oczek po pierwszej kwarcie miał także środkowy gospodarz Brook Lopez, że oprócz niego 9 punktów dołożył grający na dystansie Gerald Wallace, a tempo akcji swoimi 5 asystami nakręcał Deron Williams, to Nets byli minimalnie lepsi 26-23. Knicks jednak bardzo szybko zniwelowali tę różnicę, a to dlatego, że w drugiej ćwiartce szalał Carmelo Anthony, który po tym jak na dzień dobry na słabej skuteczności zdobył tylko 4 oczka, tak teraz dołożył do swojego dorobku 11 punktów, trafiając 4 z 6 rzutów z gry, a goście do przerwy prowadzili 47-45. Po powrocie z szatni Anthony także był liderem swojej drużyny, zaliczając w trzeciej kwarcie kolejne 11 oczek, ale Knicks choć nieźle zaczęli tę odsłonę, to słabo ją skończyli i po tym jak jeszcze na niespełna 3 minuty przed końcem uzyskali największą tego dnia 7-punktową przewagę, to przez resztę ćwiartki nie oddali już celnego rzutu z gry, a że w drużynie gospodarzy dobrze spisywali się rezerwowi, to Nets po serii 9-1 wyszli na prowadzenie 68-67. Strzelecka niemoc gości przeciągnęła się jeszcze na decydującą odsłonę, w której przez blisko 5 minut pozostawali bez trafienia z akcji, ale że ich rywale także nie grzeszyli skutecznością, to kiedy w końcu Knicks przełamali złą passę, mieliśmy remis 70-70. Potem minimalnie do przodu byli gospodarze 81-76, ale 3-minutowa seria 8-0 sprawiła, że to Knicks na niespełna 100 sekund przed końcem prowadzili 84-81, choć za chwilę Nets doprowadzili do wyrównania po 84 i z takim też wynikiem zaczynaliśmy dogrywkę, bo swoich szans na zmianę wyniku nie wykorzystali ani Carmelo Anthony, ani Deron Williams. W dodatkowym czasie gry niespodziewanie jednak nie mieliśmy już takich emocji jak przez 4 kwarty i gospodarze byli wtedy lepsi 12-5, a goście nie pomogło nawet życiowe 28 oczek Tysona Chandlera, bo tego dnia lepszy był Brooklyn z Brookiem Lopezem, Geraldem Wallace'em, Jerrym Stackhouse'em i Deronem Williamsem, którego można uznać za architekta tego sukcesu, bo zaliczył 16 punktów i najwięcej w sezonie, 14 asyst. Nets Knicks 96-89. Spore emocje, ale bez dogrywki, towarzyszyły też rywalizacji Chicago Bulls z Milwaukee Bucks, chociaż jeszcze w połowie trzeciej kwarty wydawało się to zupełną abstrakcją, bo byki na nieco ponad 2,5 minuty przed jej zakończeniem prowadziły 78-51. Goście zabrali się jednak za odrabianie strat i jeszcze w tej samej odsłonie zmniejszyli deficyt do 17 punktów, a prawdziwą klasę pokazali w decydującej odsłonie, kiedy wystarczyło im zaledwie 5 minut, by przeprowadzić serię 19-2 i po tym rzucie Mike'a Dunleavy'ego doprowadzić do remisu po 82. W kolejnych akcjach obie drużyny grały praktycznie kosz za kosz, a świetnie radził sobie Ersan Ilyasova, mający w czwartej kwarcie 12 ze swoich 18 punktów. I to przede wszystkim dzięki niemu Bucks prowadzili w końcówce 93-92, ale żeby nie było tak miło, to goście na 9 sekund przed ostatnią syreną, wyprowadzając piłkę spod kosza Bulls, zaliczyli stratę i wynik nadal był sprawą otwartą. W decydującej akcji gospodarze postawili zatem na Richarda Hamiltona, który z 30 oczkami był najlepszym strzelcem spotkania, ale w kluczowym momencie nie był już tak skuteczny i po jego niecelnym rzucie byki schodziły z parkietu pokonane 92-93. Podobna sztuka jak drużynie z Milwaukee, czyli wielki powrót, udała się tego dnia również koszykarzom Utah Jazz, którzy podejmowali Denver Nuggets i jeszcze w połowie trzeciej kwarty goście prowadzili 77-65 i pewnie zmierzali po 5. zwycięstwo z rzędu. Wtedy jednak jazzmeni, którzy w tym meczu przegrywali wcześniej nawet 16 punktami, przypomnieli sobie, że nie bez powodu są jedną z 3 niepokonanych drużyn na własnym parkiecie, i po szybkiej serii 14-0 gospodarze byli do przodu 79-77. W kolejnej, decydującej już odsłonie, obie drużyny trzymały się blisko siebie i Jazz jeszcze na 20 sekund przed końcem prowadzili 1 punktem, by za chwilę stracić piłkę w ataku i dać szansę gościom na zmianę wyniku, ale na szczęście dla blisko 19 tysięcy kibiców zgromadzonych w hali Energy Solution Arena, Andre Miller nie trafił z dobrej pozycji i gospodarze obronili swoją twierdzę, tym bardziej, że jeszcze w decydującej akcji nie pozwolili Nuggets oddać rzutu równo z syreną, dzięki czemu wygrali ostatecznie 105-103. Salt Lake City zamieniamy teraz na Los Angeles, gdzie zmierzyły się dwa zespoły, które ostatnio przegrywają na potęgę, czyli Clippers i New Orleans Hornets.
Niespodziewanie górą okazali się goście, którzy po 7 porażkach w końcu przypomnieli sobie, jak smakuje wygrana, czego ich rywale nie doświadczyli już od 4 spotkań. Hornets byli tego dnia lepsi 105-98, a o ich sukcesie zadecydowali m.in. gracze obwodowi, bo rozgrywający Gravis Vasquez wyrównał swoje życiowe 25 punktów i mimo 8 strat zdołał zaliczyć 10 asyst, do których dołożył jeszcze 6 zbiórek, a swoje zrobił także debiutant Austin Rivers i żółtodziobowi wyraźnie posłużyła rola zmiennika, bo wchodząc z ławki zdobył 14 punktów na skuteczności 5-9 z gry, a także zaliczył 6 kluczowych podań. Kibice Clippers oczywiście jeszcze nie muszą popadać w czarną rozpacz, bo 4 porażki z rzędu to wcale nie koniec świata i przecież są w tej lidze jeszcze gorsze zespoły, a niedoścignionym wzorem w tej materii pozostają nadal Washington Wizards. Czarodzieje tym razem przegrali na własnym parkiecie z San Antonio Spurs 92-118 i wśród gości na największe słowa uznania zasłużył polujący na triple-double Tiago Splitter, który miał 15 punktów, 12 zbiórek i życiowe 7 asyst, a oprócz tego zaliczył 2 przechwyty i 2 bloki. Ogółem 7 graczy Spurs, w tym 4 rezerwowych, zdobyło tego dnia 11 lub więcej oczek, a co zaś tyczy się czarodziei, to po 12 meczach mają oni na swoim koncie komplet porażek i są 12 drużyną w historii NBA, która tak fatalnie zaczęła sezon. W pozostałych spotkaniach wygrywali już tylko gospodarze i największe powody do radości mieli fani Oklahoma City Thunder, bo ich ulubieńcy już do przerwy prowadzili z Charlotte Bobcats, uwaga, 64-24. I tak dużej przewagi po pierwszej połowie kibice NBA nie widzieli od 1991 roku, kiedy Golden State Warriors rozgromili Sacramento Kings. Druga część gry była zatem dla Thunder już tylko formalnością, zakończoną na wyniku 114-69. I trzeba tutaj dodać, że przy okazji dobrze zaprezentował się Hashim Thabeet, który zaliczył pierwszy w karierze double-double na poziomie życiowych 13 punktów i 10 zbiórek. Skoro już padło słowo double-double, to specjaliści w tej dziedzinie z nastawieniem na zbieranie piłek z tablicy zmierzyli się dziś w Memphis, gdzie Grizzlies z Zachem Randolphem gościli Andersona Varejao i jego Cleveland Cavaliers. Indywidualnie lepszy był Brazylijczyk, który uzbierał 15 oczek i aż 22 zbiórki, ale to Zach Randolph, mający 8 zebranych piłek i najwięcej obok Marka Gasola 19 punktów, mógł cieszyć się z wygranej swojej drużyny. Losy rywalizacji rozstrzygnęły się jednak dopiero w 4 kwarcie, w której Cavaliers, podobnie jak ostatnio z Miami Heat, tak i teraz odczuwali brak kontuzjowanego Kyriego Irvinga, czyli kogoś, kto bezpiecznie może ich poprowadzić do zwycięstwa, bo ile jeszcze na 6 minut przed końcem goście prowadzili 76-74, to przez resztę spotkania oddali już tylko jeden celny rzut z gry, a jak to się robi, pokazali im Zach Randolph i Jared Bayless i to Grizzlies schodzili z parkietu jako zwycięzcy 84-78. Natomiast w ostatnim dzisiejszym meczu Detroit Pistons podejmowali Portland Trail Blazers i gościom nie pomógł nawet świetny powrót LaMarcusa Aldridge'a, który zdobył 32 punkty i 10 zbiórek, bo to tłoki cieszyły się z wygranej 108-101, a wśród gospodarzy double-double zaliczyli Greg Monroe i debiutant Kyle Singler, a Brandon Knight z 6 asystami i 26 punktami zanotował najlepszy strzelecki występ w sezonie. To wszystko na dziś, a na kolejną przerwę na żądanie zapraszam już jutro.